Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony MCO. To przed wami prawdopodobnie ostatni odcinek z gry Portal Reloaded. Jest to gra, w której pierwszy odcinek miał najwięcej na kanale aktualnie wyświetleń, ponad 800 na czas, który to nagrywam, także wow, zobaczymy jak pójdzie ten odcinek i ogólnie te 5 komór, bo przetestowałem chyba 5 komór, jak one nam pójdą. Dobra, zobaczmy, co mamy nowego albo kolejnego. Good news. We found a way to make these turrets more O, durable. They should super. now also work in the No, future. świetnie. Most of them, anyway. Cześć. Should you find a defective turret in the future, feel free to mark this as a flaw in your test report. Okay. Are you still there? Deploying. Target lost. Resting. App time. Turety to są jedne z najsłodszych postaci w grach komputerowych ever. Mam sobie nagrać Portala 1, Portala 2 na kanał. Będą to szybkie serie, bo to są krótkie gry mimo wszystko, jeżeli się wie, co się robi, a ja wiem, co robić. I wydaje mi się, że to pójdzie fajnie i zobaczycie faktycznie, jak to było właśnie, kiedy gry były najlepsze na świecie. Portal 1, Portal 2. The best games ever. Okej, okay, komora 21 na 25, czyli zostało nam 5 komór. Siema, panowie. There you are. Are you still there? O. Nap time. Dwa najlepsze teksty poleciały. Are you still there i nap time. O. Okej. Okay. Wy zasłonięte jesteście. Co my tu mamy? Mamy się dostać tam. Mamy tu przejście to jest. To jest zabójstwo. To ją pokazuje chyba, że możemy użyć właśnie tego na przykład w ten sposób, widzicie? Oj, to jest fajne. Tu mamy jeszcze ścianę, to może użyjmy tego w tę stronę. Nie mam pojęcia, co nam to zmieni. Nie mogę teraz guzika użyć, super. Zatem tutaj na razie. Co mi da guzik? Guzik da mi kostkę, a kostka... No dobra, to w takim razie nie możemy tam się zbytnio dostać, ponieważ tutaj mamy właśnie portal. To musimy go mieć. To może zróbmy tak. Przejdźmy do przyszłości, jeżeli nam się uda. Tędy nie możemy, tędy nam się uda. Okej, okay, i jesteśmy w przyszłości. Turety działają. Faktycznie działają turety. Shit. A nie działają portery. Mosty świecące, co? To jak my to mamy teraz zrobić? Użyjemy tutaj bieskiego portalu, to jest pewna śmierć. Więc tego nie możemy zrobić. Interesujące, interesujące. Bo tej kostki też nie zdobędziemy niestety. O. To nam się uda przejść w ten sposób, dziwnie. Okej, no potrzebujemy dwa portale ogólnie. Nie mam pojęcia jak tego dokonać, to naprawdę. Oj, shit, 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 shit. Are you still there? Yes, I am still here. I am still here. Okej, tu... O mój Boże, co ja zrobiłem? Dobrze zrobiłem. There we go. I czy... Nie, nie jesteśmy bezpieczni jeszcze, bo coś krzywo ten tutaj most jest. Czy przeżyjemy? Tak, przeżyliśmy, okej. Okay. Zacząłem się martwić, dobra. Co mi to da, bo to jeszcze leci. To wyłącza to pole. To wyłącza to pole. Okej. Okay. Możemy teraz przejść tutaj. To jest plus. Możemy teraz tam dać portal. I przejść tam. Okej. Okay. Teraz spróbujmy kostkę zdobyć. Udało się. Mamy kostkę. Zajebiście. Co teraz? Możemy ją tu postawić. Okej. Okay. Mamy drzwi otwarte i musimy tam się dostać teraz. O, no tak. To wróćmy się w ogóle właśnie tutaj, bo potrzebujemy tego mostu jeszcze raz zakładam. Tylko teraz jak to zrobić, co? Potrzebujemy go strzelić tam u góry, tam się już nie dostaniemy. Ale tutaj portal działa dalej. O właśnie, tu możemy przejść z powrotem. Yes, możemy. Jak najbardziej. I co się stanie, jak teraz dam tutaj pomarańczowy portal? No spoko.
Tylko potrzebuję tam się dostać. Okej, okay, mam plan. Niecny plan, który właśnie przekminiłem. I chciałem wam go pokazać od zera, bo przed chwilą to zrobiłem, tylko nie przeszedłem przez drzwi. Chcę wam pokazać to jeszcze raz. Czyli krótko mówiąc tak, zaczynamy właśnie od tego portalu tutaj, tylko musi być oczywiście w ten sposób, żeby się utworzyła ściana. Robiłem dokładnie to samo, co zrobiliśmy przed chwilą. Czyli właśnie tworzymy ścianę tutaj. Przechodzimy sobie. I teraz tak, portal mamy z tej strony. Tak. Wszystko jest w porządku. Dajemy portal sobie tutaj. I niebieski dajemy tutaj. Jest w porządku. Jesteśmy czyści. Nic nam nie zagrozi aktualnie. Kostkę oczywiście już mamy. I dobra, przechodzimy teraz tutaj i jesteśmy w tym oto miejscu. Dajemy tutaj pomarańczowy portal, dodajemy niebieski i się wracamy. Portal pomarańczowy musi być tutaj. Zobaczycie ogólnie dlaczego. Dobra, zmieniamy nasz portal tutaj niebieski na ten. Okej, okay, w porządku. Mam nadzieję, że każdy nadąża. Ale co się dzieje. Mamy teraz portale ustawione właśnie, widzicie, w ten sposób. My musimy teraz przejść tutaj, jak dobrze pamiętam, tak? To miejsce, ponieważ możemy, pamiętacie, postawić kolejne portale w przyszłości bez zmieniania tych strażniejszości, krótko mówiąc. Czyli możemy przejść tutaj i w tym miejscu, jak przejdziemy przez portal czasowy, jeszcze jeden, mamy właśnie nasz pomarańczowy portal gotowy. Dajemy go tutaj, przechodzimy właśnie przez portal czasowy tu, chyba, tak to dobrze pamiętam, chyba. No i dajemy niebieski tutaj w przyszłości, tak. I gotowe. Nie było skomplikowane, trzeba było pomyśleć. Ten portal pomarańczowy musiał być tutaj i te dwie ściany tutaj nie były przypadkowo. Dobra. Got it. Zrobione. Jesus. And don't worry, you won't encounter any turrets between the test chambers. Except for these ones. Super. Ty kłamliwa szujo. At this point, you might rightfully be asking yourself why we put you through all this. No. This testing track was built as a failsafe. My job is to ensure that testing can continue, no matter the circumstance. You see, this facility is largely controlled by one entity. For some reason, this entity seems completely unresponsive. 20 years from now. That's why the future looks the way it does. We have lost all control, and we need to find a way to restore it. Okej, okay, w porządku, rozumiem. Jeden byt, tak? Jeden byt, na którym straciliście kontrolę. Ja coś zepsuję, jak tu wejdę? Nie, ale jestem teraz tutaj. Mogę wziąć wieżyczkę ze sobą. Boi, chodź, idziemy razem. Ku przygodzie, wieżyczko. Wiem, że nie żyjesz. Ale ja cię biorę. Jesteś moim przyjacielem i ja cię będę pilnował przez całą tą grę całą. Rozumiesz? Znaczy do kolejnych drzwi, bo kolejne drzwi cię... Nie! Nie! Tego się nie spodziewałem, niestety. Na to nie byłem gotowy. Trudno. Jest jeszcze jedna, to nie jest mój przyjaciel. Ta pierwsza była moim przyjacielem. Ta druga już jest oszustem. Krótko mówiąc. Dobra, lecimy na kolejną komorę. Zostały nam cztery. Zobaczmy, jak sobie poradzimy z nimi. Okej, ja się muszę dostać tam. I mój mózg mówi mi, żeby zrobić coś takiego. Czy to się uda? Nie mam żadnego pojęcia. Nie udało się. Zajebiście. Jeszcze raz w takim razie. Dziękuję. O rany. Komora 22. Dobrze mówię? Tak. Co my tutaj mamy? Pierwsze co? Oczywiście kostka. Okej. Okay. Siema kostka, to jest przyszłość. Aha, mam kostkę, super, świetnie. Pójdźmy do teraźniejszości, zobaczmy co tutaj się dzieje. Z tą kostką. Nie za wiele. A co jeżeli zrobię takie coś? Co to w ogóle jest? Taki lej to jest? Co to w ogóle jest na środku? Czy kostka ma tam wpaść? Bo jeżeli ma tam wpaść, to ja mam pytanie, jakim cudem ma tam wpaść? Mogę tą kostkę ogarnąć sobie?
Ja od tej ze świeżym umysłem szedłem. Juhu! A przyleciała. Okej. No i mamy ją tutaj. I spoko, i fajnie. Jestem ciekaw, jakim cudem takoska się nie psuje, skoro takoska się rusza. Oj deweloperzy, czyż byście zamienili tutaj rzeczy? Nieładnie. Co to w ogóle odpala? To nic nie odpala. Okej. Rozumiem, w porządku. Ten guzik coś robi w ogóle? Tu chyba się most odpali. Tak, tu się most odpali. Miałem pytanie za 100 punktów, jak to zrobić teraz tutaj? Co w ogóle jak ten? A, takie rzeczy tutaj mam. Co jeżeli ja muszę, wiecie, odbić tą kostkę? O, w mordę, nie trafiłem tym w ogóle. Ups. Poproszę nową. Tamta była zepsuta. Give me kostkę. Siu, jak przyleciała, super. Dobra, jakim sposobem, jakim cudem ja mam to zrobić? To timing musi być niesamowity. To po pierwsze, po drugie muszę trafić idealnie. A niebieski glow drugiego portalu jest fajny. Fajnie to wygląda. O w mordę, zrobiłem to! O wow! Okej. Okay. Mogę drugi raz po tą kostkę iść. Nikt mi nie zabroni. Alright! Mam teraz tą kostkę i jak tą kostkę ja mogę dać tutaj? Też nikt mi nie zabroni. There we go. Okej, okay. To się świeci. Bardzo bym chciał tu portal dać. Dziękuję. Jesus. Okej, okay, no mogę zrobić takie coś. No aktualnie nie mam za bardzo jak przez to przejść, więc może bym dał tutaj czasowy? Nie, mogę, bo jest akurat aktualnie niebieski. Co mi to w ogóle daje, jak da tutaj czasowy? Kompletnie nic. Więc to jest taki mini problem, który ja nie posiadam. Ale jak dam tutaj niebieski? Znaczy pomarańczowy, przepraszam, bo już mam ten, tam czasowy. Okej. Co ja teraz mogę zrobić z tym? Skoro mam to w ten sposób. I have no idea. Ja potrzebuję dostać się tam. I to tak bardzo potrzebuję tam się dostać. W żaden inny sposób się tam nie dostanę. Nie mam jak po prostu fizycznie. No nie dostanę się tam, prawda? Więc potrzebuję to mieć w ten sposób. I potrzebuję wykminić, jak tam się dostać, nie? Tylko jak? O, chwila, tu coś mamy. O, tu coś mamy, zobaczcie. Co mi to da teraz? To jest nie bez powodu tutaj. Naprawdę. No jest ten lej, faktycznie, zobacz jak to wygląda śmiesznie. Idealnie miejsce na kostkę, idealnie spada na środek, super. No teraz tak, jestem w przyszłości. Teraz tak, to się otwiera w tym miejscu, oczywiście nie jest aktywne tutaj. A mamy tę platformę na dole, co jeżeli ja muszę, pamiętacie jak przelatywaliśmy przez portale czasowe, nie? Co jeżeli ja muszę w ten portal wlecieć, wylecieć i zajeść sobie szybko most? Jakie był guzik, który patrzy, czy jakie portale są gdzie postawione, halo? Halo, potrzebuję go teraz, help. Nie, nie wiem, który to był guzik. F? Tak, tam jest niebieski, czy muszę pomarańczowy postawić, tak? Okej, okay, Geronimo. Pomarańczowy, tak? Pomarańczowy, tak? Gdzie? Dobra, nic się nie stało, muszę się jeszcze raz znaleźć po prostu. Tam. Myszka w tą stronę. Jest! Udało się. Główka pracuje, Mati, główka pracuje. You have proven yourself to be quite capable. Keep going, and you might actually fulfill your true purpose in all this. Zostały nam 3 komory. 3 ostatnie komory nam zostały, panie i panowie. Mam nadzieję, że ten odcinek nie będzie za długi. Postaram się go zachować 30-40 minut. Jeżeli jest 50, to przepraszam, ogólnie z góry mówię. Ale te odcinki z portala ciężko jest przyciąć, ponieważ wycinacie fragmenty, które są nudne, gdzie jak minie nic nie mówię i tak dalej. Zastanawiam się nad tym wszystkim. I tak samo poprzedni odcinek z portala Euroded miał 27 minut na YouTubie,
ale 50 coś normalnie było nagrane, także wiecie. You are in the home stretch now. Only a few more changes until this testing course is over. Time to introduce the last new testing element. Oh my god! These Aperture Science Excursion funnels will mostly work in both timelines. Have fun exploring all your options in the next chamber. Pamiętam to. Pamiętam to. To było w portalu chyba dwójce. W jedynce tego nie było. W dwójce było na pewno. To będzie porąbane. Okej, jeszcze jej nie wiecie. Te tunele można zmieniać. W sensie można zmieniać ich kierunek. Nie mam pojęcia jak tam widzieliście tu pomarańczowy, tu jest niebieski. Także tym aktualnie tunelem będziemy lecieć w tą stronę. No nie? Ja teraz dobijemy do ściany, nic tam się nie stanie, bo zatrzymamy się. Tyle, możemy z tego wychodzić, możemy iść w dół, na boki. To nie jest problem, kolejna kamera jak widzicie. Czy ja mogę tu strzelić? Mogę tu strzelić, okej, okay, fajnie. Gdzie jest kostka w ogóle? Kostka tam. To co by się stało, gdybym zrobił takie coś? Polecę do góry. I takie coś. Postawiłem zły portal. Nie szkodzi. Potrzebuję pomarańczowy postawić. Okej, okay, w ogóle możemy z dwóch stron to stawiać, także to będzie porąbane. Okej, okay, tu mamy kostkę naszą. Super. Cieszy mnie to bardzo. Tu mamy guzik. No to ja bym zrobił dokładnie to samo, tylko że postawił z tej strony to, prawda? To byście powiedzieli na coś takiego, nie? Stajmy na kostkę. Pomarańczowy, please. O, i super, zobaczcie. Elegancko, nie? I teraz znowu pomarańczowy, tak. Pomarańczowy, please. I lecimy sobie, ja i kostka. Together at last. Okej, okay. I stawiamy i to. O, i to nam zmieniło kierunek. No tak. No dobrze, to w takim razie podlećmy do góry. A, zła strona. Okej, okay, dobra. Tą stronę. There we go. I możemy tu podlecieć. Zakładam, że możemy tak. Nie, nie możemy sobie strzelić. A z tej strony nie mamy nic. No okej. Okay. No dobra. To w takim razie chodźmy w ogóle do przyszłości, bo nie byliśmy jeszcze ani razu. Tu mamy kostkę do zdobycia w tamtym miejscu. No to nie będzie problem. Oczywiście to nie będzie problem. Musimy postawić z tej strony, bo to nas teraz przyciąga do siebie. Czyli tam gdzie strzelimy, tam polecimy. W tym kierunku polecimy. Także to jest bardzo, bardzo fajne. Mamy to. I teraz tutaj mamy w tą stronę. Czyli mogę tam przelecieć teraz, prawda? W teorii? Nie mogę. A widzicie, ja nie mogę, bo teraz właśnie muszę tak zrobić. Czekajcie. A co jeżeli sobie tak? O, do przyszłości przejdę teraz, tutaj. Ups. Przepraszam bardzo. Dobra. Tam tu portal czasowy. God knows why. O, no coś się stało. Nie to co bym chciał, żeby się stało, ale coś się stało. Nie mam pojęcia jak to przejść. Ja myślę, że jestem Monty. Okej. Okay. Nowy pomysł. Panie i panowie, ponieważ ta kostka ogólnie idzie na hasiok. Ponieważ tak. Pamiętacie, mieliśmy oczywiście niebieskie portale i tak dalej, i tak dalej. Tutaj oczywiście te tunele. I teraz wiecie, że on się przyciąga w tym momencie. I okej. Okay. I w porządku, to się przyciąga. I tak ma właśnie być. Tak ma właśnie być. Dobra, i to zostawiamy tak jak jest, skoro to się przyciąga. Prawda? Zróbmy to tutaj w ten sposób. I wróćmy się tutaj? Jej! Udało się, super. Ja nie mogę tam z kostką lecieć, ponieważ jest to pole, także polecę tam sam. I zobaczę o co chodzi. Mamy... A, tu jest przycisk, który to pewnie wyłącza i otwiera drzwi, prawda? Prawda, super. No to teraz tak. To musimy zrobić takie coś. Musimy... tu jest portal na tym? Nie. To musimy to zrobić tak. Musimy to zrobić... Tak. Tak. I jak to będzie u góry... Tak?
I to otworzyć? Yes! Udało się! Success! Cześć, tu! Nie! Nigdzie nie lecisz dalej! Zostajesz tutaj! O mój Boże! Mój mózg, naprawdę. Ja starałem się wam pokazać te rozwiązania. Jeżeli czegoś nie ogarniacie, to po prostu obejrzyjcie kilka razy i dacie radę, mam nadzieję. To jest ciężkie, serio. To już nie są przelewki na tych ostatnich komorach. We cannot choose the exact point in time to which the time portals will lead. We can only take a small glimpse of what the facility looks like. 20 years from now. Mm-hmm. What exactly transpired is still unknown, but the data we collected points to a single rogue test subject. Jednego wrogiego testowego obiektu, co? GLaDOS? Czy o GLaDOS chodzi? Ciekawe, interesujące bardzo. Dobra, co my tu mamy? To robi co? To w ogóle wyłącza. To robi co? To nam zmienia kierunek. Okej, okay. Czy ja widzę... Czy musimy to przeprowadzić przez te dziury tutaj? O Boże, łabaś! Dobrze, próbujmy. Co jest jump pad? O, w mordę, coś zepsułem chyba. No, poczekajcie, coś zepsułem. Okej. Okay. To jest fajna amigówka w sumie. Ops. Oj, zepsułem. Nieważne. Coś? Czy ja tu coś powinienem jeszcze mieć? Mogę zrobić takie coś? Takie coś, przepraszam. Mógłbym, okej. Okay. No to... A to jest... To jest interesujące. To jest coś innego w końcu. I to, co mieliśmy, okej? Ops! Udało się! Dobra. Gdzie mnie to doprowadzi teraz? Zostałe pytanie. Kostki nie za bardzo mogę stracić, co jest bardzo fajną rzeczą. Mogę zrobić takie coś i mogę się wrócić. Okej. Okay. Kill! No ale nie za bardzo mogę teraz to do góry dać, nie? No bo jakim sposobem, prawda? To jest już obok tego. Czy mógłbym to wykorzystać jakoś? Na przykład... Musiałem to mega szybko zrobić, a i to się nie uda. Ja wiem o tym. Chociaż hej, może się, żeby się udało. Kto wie. A chwila, wiem co mogę zrobić. I mean... Shit! O, udało się, dobra. Czemu nie chcesz przejść? Bo to jest siatka. Dlatego nie przejdziesz tam. Shit, to muszę to jeszcze raz zrobić. To jest wszędzie siatka. Okej, okay, nie, jeszcze raz chwilę, proszę kostkę. Bo to. Oh shit, no to tak, to poszła kostka. Dobra, to w takim razie jeszcze raz. Siup. Ja chciałem na samą górę. Ups. Nie o to mi chodziło totalnie. Jeszcze raz. Okej, okay. To jest fajna amigówka, ale trzeba faktycznie pomyśleć, co chcemy zrobić tutaj. No dobra. To teraz sobie trzeba powiedzieć trochę niżej z tego, co widzę. Przez to mamy na górze, krótko mówiąc. Da się na prawo potem? Okej. Okay. I wrócić się tym. Dobra, zajebiście. Super. Nice. Okej. Okay. W porządku, to nie było takie ciężkie. Trzeba było troszeczkę minimalnie pomyśleć, co mi nie zawsze wychodzi. To jest wyłączone teraz. Hello. Możemy przejść. Super, dzięki. Mamy teraz kostkę tam. Czy to będzie problem ją wydostać? Nie będzie problemu jej wydostać. Zaraz wam pokażę dlaczego i jak i w ogóle o co chodzi. Okej. No i teraz akcja z kostką jest taka. A chwila, czy my ją w ogóle chcemy? My jej nie chcemy. Po co byśmy ją chcieli?
No po co byśmy ją chcieli? To jest niepotrzebna, bo w ogóle ta kostka jest aktualnie. No bo gdzie ją postawimy? Na tych guzikach? Bez sensu. Ale ona jest... Ha, ją złapałem! Nie o to mi chodziło! Wracaj tam! O rany, wracaj tam, raz! Topia, ja potrzebuję tą kostkę, żeby ona przeleciała, nie? Nie wiem do końca gdzie i jak, ale potrzebuję, żeby ona przeleciała, nie? Dobra, fajnie. Co mi to dało? O, dało mi odpowiedź! My protocol is to find a viable candidate that can withstand the effects of time travel on the human body and help to rectify whatever led to the tragic events of the future. Mm-hmm. That's where you come in. We need you to stop this test subject dead in its tracks and save the facility. Okay, byśmy bossa mieli, czy coś? Czy to GLaDOS, Whitley? Czy ktoś nie znany wam w ogóle? Huh. Ostatnia komoja przed nami. Ja dam z ciebie wszystko, żeby ją rozkminić. Rozkminiłem każdą do tej pory i rozkminię też ostatnio. Mam nadzieję, że ostatnia jest najtrudniejsza. Mam szczerą nadzieję, że ostatnia jest najtrudniejsza. Okej, okay, no to co? No to wio. To the final chamber. Don't get overwhelmed. Take everything one step at a time and you will soon find the solution. O kurwa! Tu jest wszystko! Oh fucking hell, okej, 1, 2, 3, 4, mamy kolejność. O kurde! O w mordę, dobra. O, wow, tablica zapełniona, wszystko, oprócz ciasto oczywiście i zgniatania. Tu możemy przejść, fajnie, że to mamy to cały czas włączone. Ciekawe wygląda przyszłość. Dobra, no i tam, gdzie jest nasze wyjście w ogóle? Tam jest nasze wyjście. Tam są ostatnie drzwi, przez które musimy przejść. Dobrze, guzik jest tutaj, no to nie będzie problemem, żeby tam jakąkolwiek kostkę dać, jak widzicie, to nie jest problem. Tam mamy czwórkę narysowaną. Tam mamy trójkę, czyli po kolei. Tu jest dwójka, tu jest jedynka. Dobra. Oh boy! No dobra. Okej, okay, czyli będziemy musieli przechodzić i... zmieniać coś w międzyczasie. Tam jest time portal only. Ups, ups, nie chciałem, przepraszam. Time portal, aha, bo się włącza, dobra, nie chciałem, tylko włącza się, okej. Okay. Sprawdźmy wygląda przyszłość. Szczerze, chyba nie rozwidziało się za wiele, tylko oczywiście ten most nie działa. No dobra. Sprawdźmy nasze umiejętności. Sprawdźmy twoje umiejętności. Już widzę, że kostkę dam w tamto miejsce. Jaka to jest woja kostka? To jest lustro? To jest lustro. Oto chwila, to ja może ja bym je chciał. Może ja bym je chciał. Nie, potrzebuję włączyć laser. Laser się włącza. Gdzie jest w ogóle laser? Laser jest tam. Ciężko mogę zaprowadzić gdzie chcę w sumie. To jest bardzo fajne. Tu się most odpala jeszcze. Holy fucking shit, tu jest wszystko. Ja pierdzielę. Dobra, sprawdźmy w ogóle co się stanie jak... To jest jedynka na tym pisze, więc jak na mój rozum, jak pisze jedynka, to pisze jedynka. Dobra, to skoro pisała jedynka tutaj, przez pierwsze przeszliśmy, sukces. Co dalej? O mój Boże, okej, okay, no dobra, sprawdźmy się. No to oczywiście jak to przełączę, to się wyłączy dwójka? A nie, przepraszam, to musi być w ten sposób, dobra. I dziwnym trafem to jest za tym białym, prawda? No bo to jest czwórka, czyli potem musimy, jak przejdziemy przez wszystko, ta kostka musi tu być, żeby potem... Co się stało z tym laserem, to widzicie? Widzę, gdzie się tekstura kończy. Musimy być właśnie przed tymi drzwiami, żeby wysłać tą kostkę do góry i wyjść z tego pomieszczenia. Right. Fajnie. Tylko problem polega na tym, że... Czy ja dostanę drugą kostkę? Mogę drugą kostkę dostać. Poczekajcie, ja mogę drugą kostkę dostać właśnie tutaj, w tym miejscu. Mam drugą kostkę w tym momencie.
Ale mam tylko jeden laser. To nam przeszkodziło kiedyś? Chyba tak. W tym momencie nam przeszkadza i to bardzo. Bo nie możemy tego tutaj strzelić w ten sposób. Musielibyśmy mieć to właśnie tutaj na dole jakoś. No kostkę mogę zatrzymać tu. Ja mogę zatrzymać tą kostkę tu jakoś, prawda? Na tym moście, jakbym chciał. I tam muszę strzelić laserem. Muszę tą kostkę... No musi pojechać do góry, muszę ją wyłączyć, postawić most, przejść przez trzecie drzwi. Okej. Okay. Przez trzecie drzwi przejść, ten most usunąć, żeby ta kostka poleciała do guzika i przejść przez czwarte drzwi. Mam pomysł na wszystkie drzwi, oprócz tych drugich. Fuck my life. I teraz tak, dochodzę do wniosku takiego, że tu musi być portret osoby. On tu musi być. Prawda? Nie może tutaj być portret osoby. Tu musi być portret normalny. Daję w ten sposób. Tutaj portret czasowy. Potem oczywiście. There we go. Tylko musi być oczywiście wyżej. Musi być na wysokości tamtego. I zakładam, że tutaj. A to musi być tutaj. Zakładam, że to musi być tak, chociaż nie wiem, czy to nie jest... Nie, to jest na jakiej wysokości? To jest na wysokości tej. Tak, to musi być w ten sposób, no dobra. Ups, nie z tej strony. The fuck happened? Tut. Uspokój dupę. No. Tak ma być, no. I ta kostka poleci do góry. Jakimś cudem odbije laser w tamtą stronę. Jakimś cudem. No i będzie git, no. Musi być. To jeszcze jest biała przestrzeń, nie mam pojęcia po co. A, bo już wiem po co. Mogę tu lasy poprowadzić potem. Fair. Jak najbardziej, fair. Nie mam pojęcia jak to mogę zrobić, ale jest taka możliwość. Okej. Okay. To mi daje może jakiś pomysł. Nie za bardzo, ale... Może jakiś. Potrzebuję tam się dostać, bo jak to odpalę, to odpali mi się portal tutaj. To by się przydało. To by się bardzo przydało. Dalej jestem w kropce. Dalej jestem... O Jezus, co ja zrobiłem? Miałem to wyłączone, nie kapłem się. Ups. Gdzie mnie zespi? W samym początku. Okej, okay, no to jeszcze raz w takim razie minimy. O mój Boże. Dobra. Wow,
Wow, niesamowite, udało mi się przekminić. I odpaliłem teraz portal, super. No i teraz potrzebuję tak, teraz pytanie, czy kostka musi być na moście? Czy nie wiem, pod mostem? Czy gdzieś? Nie mam pojęcia, ale tak, no bo potrzebujemy teraz mostu, bo most jest numer 3. Czyli byśmy potrzebowali go w ten sposób. Musimy wejść tutaj. Dać portal czasowy. O! O, shit! Nie! Fuck me! Czemu to się nie udało? God damn it, czemu to się nie udało? A, bo miałem dać tutaj. Teraz by się udało. Okej, never mind. W takim razie. No i teraz się zepsuło wszystko! Może nie. Może nie. Może to możemy ratować jeszcze. Okej, dobra. Jest, udało się, dobra. Nice. Dobra. Okej. Nie zepsuć nic. Nie zepsuć nic. Proszę nie zepsuć nic. Okej, nie zepsuć nic. To jest proste, prawda? Daję tu po prostu portal i jestem w domu. Tak? Tak? Okej. Teraz co? Daję portal taki. To mi odpaliło to i to mi odpaliło to. No, okej. Co teraz? Boję się, co teraz? Chwila, stop. Okej. Żeby mieć kostkę w tym samym miejscu, tak? Shit! A miałem to! Shit! Okej, jeszcze raz. Okej, teraz wiem co robić, teraz wiem co robić. Come to papa! Come to papa! Tak czy nie? Tak! Come to papa, yes! Jest! Całe pointy i loaded skończone. Patrzmy finał. You really did it. You've proven to be capable of nearly anything. Now it's time for your real mission. Boję się. Ja portala się zawsze bałem. Stasis chamber. We will put you back in stasis until the day of the incident. And you will be the one to prevent it. This vacuum tube will take you back to the long-term human storage vault. You will be awoken when the time comes to use your special abilities to save this facility from its impending doom. Mhm. Tak mnie zabiliście, tak? Nie ma takiej możliwości. Uciekam. Warning. You are going the wrong way. Please be aware that escaping is not an option here. You are far too important. Uciekam. I don't care. Elevated to surface. Windę na powierzchnię. If you won't go voluntarily, we will be forced to destroy your current body in order to put you back together in the stasis chamber. Nie. But this will be a small price to pay in order to help save the facility. Think of it as a sacrifice to science. Thank you and goodbye. Nie ma takiej możliwości. Nie. Który portal? Pomarańczowy! Pomarańczowy chciałem! Chciałem pomarańczowy. Chnęło mi się kółko. Dobra. Nie zepsuć. Ej, nie strzela mi się ile tylko... Tylko czasowy mi się strzela portal.
Chyba, że o to chodzi. Chyba, że mam spaść do niego. Thank you and fuck off. Patrz, co ja teraz zrobię, stary. Jeszcze nie? Jeszcze nie? Teraz! Wow! Warning. You are deviating from your path. A co tu nie działa, tak? Wow! Facility power has reached critical levels. Oh shit! Connection unstable. O-o! Uciekamy! Uciekamy! Na raz, stary! Miło się współpracowało, ale... Pa! O, wow, okej. Co teraz się wydarzy? Co jest zakończenie z Portala dwójki, serio? Nie, bardzo podobne. W podobnym stylu strasznie. Są te drzwi, które wszyscy znają. Ale zrobili zakończenie w podobnym stylu do dwójki. Tak samo jest, mało FPS-ów i w ogóle. Jeżeli widzieliście zakończenie Portala 2, to wiecie, o co mi chodzi. O, to jest w przyszłości. To wszystko była tylko sztuczka? Thank you for your participation. Aperture. I wyszliśmy. Ale został nasz portal gun, który został wyłączony. To są zombiaki z Half-Life'a. Ale... Wow, co za modyfikacja. Tak by cała jedna gra po prostu dla nas gotowa. Niesamowite. Voice actor Harry. 101 UK. On był voice actorem. Ciekawe. Polish Piotr Stawarski. Stawarski, przepraszam. Steamworks Source, Bing Video Source Maker. Panie i panowie, dziękuję za oglądanie tej serii. Dziękuję za, nie wiem, mówienie, że o, jak to mogę się przekminić, jak ci się udało. Godziny myślenia nad tym. Ale jestem mega szczęśliwy, że nam się udało. Thank you for playing. Thank you for this game. Okay. Dzięki za ogólnie oglądanie tej serii, zainteresowanie się tą serią. To był cały Portal Reloaded i tak jak mówiłem, będę na kanale robił Portala 1 i Portala 2 w przyszłości. Nie mam pojęcia kiedy, nie mam pojęcia dokładnie co i jak, ale mam nadzieję, że będziemy się dobrze bawić w Portalu normalnym tak samo, jak bawiliśmy się w Portal Reloaded. Dziękuję wam za pierwszy odcinek Portal Reloaded, który nabił ponad 800, to mówiłem na początku filmu, ale to jest dalej najbardziej oglądany film na kanale ze wszystkich, nawet Sirius sama 4 przebił, to jest niesamowite w ogóle. Dziękuję, po prostu dziękuję. Dziękuję z całego serca i mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał i to jest odcinek, który czekaliście. Ostatni odcinek. 6 odcinków do obejrzenia, 6 długich godzin myślenia, skróconych do kilku minut. I 25 komór, które pokonaliśmy, uciekliśmy z placówki w ogóle. I co się stało z zombiakami, a nie czy im uciekliśmy, nie miałem pojęcia. Ale to były zombiaki z Half-Life'a. Wow. Trzymajcie się, najczęściej panie, zapraszam was na kolejne odcinki z Portala na tym kanale i na kolejne odcinki. Ogólnie, trzymajcie się. Pa, pa.